Docencie, tak. Czy ja mógłbym, bo tak, pan mnie zapytał o te kwestie emisyjne, natomiast pani minister była uprzejma dotknąć kwestii troszkę innych. Pytanie w zasadzie pierwsze, które tutaj padło takie istotne, to jest pytanie, na czym ma się oprzeć ciepłownictwo? Znaczy ja zwracam uwagę, że dla ciepłownictwa rozwiązaniem nie są wysoko sprawne, nadkrytyczne bloki węglowe o dużej mocy, bo to nie ta technologia, nie ten cel. Ja mam być może błędny sposób myślenia, ale myślę sobie, że zarówno w elektroenergetyce, jak i w ciepłownictwie, jeżeli się zastanawiamy, jakie technologie mają być stosowane i jakie paliwa mają być stosowane, to w zasadzie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na co nas stać i jaki komfort użytkowania chcemy sobie zapewnić. Jeżeli wyjść z tych dwóch przesłanek, to po pierwsze wydaje się, że utrzymanie istniejących systemów ciepłowniczych i pewien ich rozwój powinien być kontynuowany. A punkt drugi jest taki, że biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, te, które mamy dzisiaj, których się spodziewamy, to nikt nie może mówić, że powinniśmy zrezygnować z węgla, dlatego że jeżeli zrezygnujemy z węgla i zastąpilibyśmy te źródła źródłami gazowymi, to systemy ciepłownicze przestaną być konkurencyjne. Skończy się to tylko i wyłącznie tym, że zwiększymy zużycie gazu z niezbędnych kotłowni gazowych. Ja nie wiem, czy to jest ten moment, ale sobie pozwoliłem na przygotowanie takiej stricte akademickiego przeglądu pewnych problemów, które stają przed kimś, kto dzisiaj ma odpowiedź na pytanie, jak firma ciepłownicza ma się rozwijać, w jakie źródła ma inwestować. W sytuacji, kiedy działają określone mechanizmy rynkowe, nie ma tych systemów wsparcia, które były dotychczas i nie wiemy, czy one będą. To, że te certyfikaty to jest dzisiaj coś tymczasowego, więc nie bierzemy tego pod uwagę. Na pewno pod uwagę musimy wziąć prognozy cen paliw, energii elektrycznej i sprzężonej, to jest zaznaczam bardzo istotne, sprzężone z tym prognozy, czy możliwe scenariusze cen uprawnień do emisji CO2. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy i czy możemy podwyższyć ceny ciepła, bo niestety bez podwyższenia cen ciepła dzisiaj rzeczywiście bardzo trudno jest podjąć jakąkolwiek decyzję inwestycyjną w zakresie wytwarzania ciepłownictwa. I bierze się pod uwagę też takie rzeczy, które są bardzo indywidualne i tutaj w związku z tym trudno generalizować, ale kwestia tego, jaki majątek dziś wytwórczy dzisiaj mamy w dyspozycji, jak jego dyspozycyjność, możliwość dalszej eksploatacji może wpływać na efektywność inwestycyjną nowych projektów. No i to, co sobie my możemy wyobrażać w zakresie zmiany przepisów, które w przyszłości mogą wpływać na funkcjonowanie tych instalacji, przede wszystkim środowiskowe. Ja sobie pozwoliłem przejrzeć trzy takie bardzo typowe przypadki, o których bardzo często mówimy i próbować odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle jest sens rozważać tego typu technologii. Na tym slajdzie tu jeszcze na dole... Technologii, które pan pokaże. Tak. Na tym slajdzie, który tutaj jest na dole, są jeszcze tak pro memoria pokazane poziomy kosztów wytwarzania ciepła w ciepłowniach. To są te liczby, które stanowią podstawę do ustalenia wskaźników dla taryfy wskaźnikowej kogeneracyjnej, czyli ktoś może myśleć, że jeżeli wybuduje sobie elektrociepłownię na węglu, to prędzej czy później dojdzie do ceny ciepła na poziomie 40 zł, przy gazie być może 70. Przy oleju być może chciałby nawet 150, nie wiem czy to jest racjonalne, ale może się tak zdarzyć. I jeśli można, następny slajd. To jest pierwszy przypadek, bardzo często dyskutowany. Myśmy kiedyś zadali sobie jeszcze... Mam wątpliwości co do ceny na źródła odnawialnego, na biomasę. Ja to przepisałem po prostu z informacji prezesa URE. Ja wiem, tylko biomasa jest akurat dwa razy droższa. Ale to myślę, że to jest dyskusja z panem prezesem URE, bo ja cytuję jego instrukcję. Ale ja właśnie też czekam na uwagę i zachęcam pana prezesa Kędziora, żeby komentował, bo ja też... Wrócił do tej uwagi, ale że tak powiem... Znaczy, proszę Państwa, myśmy kiedyś, kilka lat temu jeszcze, kiedy miałem przyjemność pracować w Atenfalu, sprawdzali, ile jest projektów przygotowywanych, budowy małych układów kogeneracyjnych, silnikowych. I się okazało, że w skali Polski to było kilkaset, wtedy kilka lat temu. Taki typowy pomysł, pokryć zapotrzebowanie letnie silnikami tłokowymi.
tutaj to jest zupełnie akademicki przykład. Proszę się nie przywiązywać do tych liczb, ale pozwoliłem sobie pokazać, jak się by układała struktura kosztów, bez amortyzacji oczywiście, kosztów paliwowych, kosztów CO2 i pozostałych przy dwóch różnych scenariuszach. W takiej cenie uprawnień do emisji, jaką mamy w tej chwili, te 5,8 euro i 20 euro być może kiedyś w przyszłości. A te takie słupki zakreskowane, to jest jakby redukcja kosztów z tego tytułu, że ten układ będzie produkował i sprzedawał energię elektryczną. No reszta kosztów powinna być pokryta z ciepła, jeśli można dalej. I do jakiej konkluzji tu się dochodzi? Otóż w zależności od tego, jakie będą koszty uprawnień do emisji, takie będą również prognozowane ceny energii elektrycznej. I okazuje się, że im wyższa cena CO2, to w sumie logiczne, tym bardziej rentowne tego typu projekty. I wydaje się, że tutaj można myśleć o tym, że jeżeli ktoś zgodziłby się na podwyższenie cen ciepła w loko źródło, to te technologie mają szansę, bo zmieszczą się jeszcze poniżej pierwszej kreski, tej niższej, która jest aktualnym kosztem paliwowym wytwarzania ciepła w indywidualnych kotłach gazowych. Przeciętny Kowalski, jeśli zasila się z systemu ciepłowniczego, się zastanawia, czy może być jakoś inaczej tani. I w sposób naturalny porównuje się z kotłem gazowym i tam patrzy wyłącznie na koszty paliwowe. Myśmy kiedyś się zastanawiali, jaka jest granica bólu i ta opinia, która została wtedy sformułowana, brzmi, że jeżeli koszty systemu ciepłowniczego będą 5-10% wyższe od tego kosztu paliwowego, to trzeba się liczyć z utratą odbiorców. Tutaj granica ceny jest znacznie wyższa z punktu widzenia UE, aż 70 zł. Myślę, że nawet niepotrzebna. Więc ja bym powiedział, prawdopodobnie w niektórych przypadkach tego typu technologie, jeżeli będzie lokalna zgoda na to, żeby podwyższyć ceny wytwarzania ciepła i ceny dostawy ciepła dla odbiorców końcowych, to tego typu technologie mogą pójść w ruch. I nawet niektóre się zdarzają dzisiaj, bo są takie wyjątkowe sytuacje, kiedy energię elektryczną można sprzedawać linią bezpośrednią gdzieś przez płot do sąsiedniego odbiorcy. I to jest dzisiaj już w budowie, mimo tego, że nikt nie liczy na system wsparcia po roku 2018. Drugi przypadek dotyczy układu gazowo-barowego, znacznie większa skala. I taki też przypadek, kiedy ten układ już jest znacznie większy niż potrzeby letnie. Podobnie przedstawiam tutaj strukturę, jeżeli można było dalej, bo to nie chodzi tutaj o te liczby. I tutaj już się robi poważny problem. Ponieważ okazuje się z bardzo zgrubnych rachunków, że ceny ciepła, które powinny być uzyskane przeciętnie przez czas życia takiego projektu, one są w zależności oczywiście znowu od założeń dotyczących CO2 i cen energii elektrycznej, to za to idzie. Ale no są zmienne, ale są na bardzo wysokim poziomie. I w niektórych przypadkach, jeżeli CO2 nie będzie nam drożeć, a zatem energia elektryczna nie będzie drożeć i przychody z energii elektrycznej nie będą tu wzrastać, to te wymagane ceny mogą być powyżej dzisiejszego benchmarku wskazywanego przez URE, już nie mówiąc o tym, że są powyżej ceny akceptowanej przez odbiorcę. Być może w niektórych systemach, gdzie taki blok współpracowałby jeszcze z kotłami wodnymi, cena by była ostatecznie dla klienta jakimś miksem, być może można wyjść z tego problemu, ale w każdym wypadku to jest związane z ryzykiem utraty rynku i z bardzo drastyczną podwyżką dla odbiorców. I wreszcie trzeci przypadek, też klasyka, w podobnej skali, układ parowy. Akurat przed turbiną przeciwprężną się łatwiej liczy. Mniejsze koszty, mniejsze przychody z energii elektrycznej. I to jest, proszę Państwa, coś, co jest najmniej wrażliwe w polskich warunkach na prognozy cen CO2 i energii elektrycznej, ponieważ ma zbliżoną emisyjność do tych jednostek kondensacyjnych, które ceny na rynku ustalają. Więc tutaj, jak powiedział, najmniej można się pomylić, jeśli chodzi o prognozy. I wydaje się, że to jest coś, co gdyby uzyskało takie ceny referencyjne, jak prezes URE dzisiaj proponuje, to można by było myśleć o tym, że byłoby to zbliżone do warunków rentowności i byłoby to poniżej kosztów akceptowanych przez klienta tych alternatywnych, indywidualnych kotłowni gazowych. Stąd tu konkluzja jest taka, że być może to jest technologia dla większych systemów ciepłowniczych o większej mocy, bo tylko wtedy to może być stosowane. I odpowiedź po części na pytanie pana doktora, w co iść? Bo być może ten węgiel, który jest trudnym paliwem, ja tu uwzględniłem wszystkie koszty ochrony środowiska, bardzo rozbudowane instalacje SO2, NOX-ów, pyłów, etc. Bardzo duże nakłady inwestycyjne w to wstawiłem, a mimo wszystko te liczby mniej więcej tak wychodzą. Proszę to oczywiście traktować jako rzecz orientacyjną i że tak powiem punkt widzenia, raczej temat do dyskusji.